Nie martw się, kotku, jest bardzo ciekawa. Bardzo mi przykro, że mój lot opóźnił się przez jakiegoś znanego, wybrednego VIP-a. Nazywa się jak jakiś ptak. To Otto Wróbel? Otto Flamingo? Otto Phoenix! Tak, to on. To ten światowej sławy producent gwiazd internetu, telewizji i muzyki Otto Phoenix? Myślałam, że lata między Londynem i Detroit, ale skoro ma też biuro w Nowym Jorku... Możemy go poznać, a on pomoże nam wypromować naszą muzykę. A my staniemy się gwiazdami. We Francji. I w Indiach. Na Islandii. Przydadzą się cieplejsze ubrania. Nie mamy czasu. Musimy to zaplanować. To może być najważniejsze spotkanie w całym naszym życiu. Jak już skończymy posiłek, nie można planować podboju świata na głodnego. Ale tato... Ojciec ma rację. Każda piosenkarka wie, że najpierw trzeba zjeść porządny posiłek. Okej, studio EMI na pewno nie mieści się w naszym budżecie. Może nasi rodzice się dorzucą? Nie wydaje mi się. Albo nie. Bardzo mi przykro. Serio, doceniam wasze ambicje. I chcemy, żebyście spełniały marzenia. Dlatego pozwoliliśmy ci zostać w Nowym Jorku. Ale to szkoła powinna być na pierwszym miejscu. A skoro to demo jest dla was takie ważne, na pewno znajdziecie sposób. Ponieważ każde marzenie jest warte ciężkiej pracy. To jedna z tych życiowych lekcji, których uwielbiacie udzielać. Mam rację? Nie cierpię takich lekcji. Miałam nadzieję, że pójdę na ten pedicure. Albo na manicure. Lub na oba. Okej, tak jak mówi Rafa, w mieście jest masa takich miejsc. Poszukajmy studia w naszym budżecie. A to? Studio Spalone Głośniki, najniższe ceny w mieście. Myślisz, że dają napoje? Myślę, że raczej nic tu nie dostaniemy. No co ty, pozory czasem mylą. Liczy się to, co jest w środku.